Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bartek. Możecie mnie znać również jako Pan Bartosz albo Agro Bartek Team. Jestem wraz z moim kolegą Mateuszem. Stwierdziłem, że tutaj wpadnę coś ponagrywać, przy okazji mu może coś pomóc. No i przewozimy trawę do tego, że o, właśnie zaraz wam pokażę, jakie są warunki. Że tak powiem, firma Mróz spierdzieliła robotę. O. Zamkniemy sobie, żeby nam się grzało. Ja kierowałem New Hollandem TL100. Bardzo fajny ciągnik, aczkolwiek no ostatnio ma problemy delikatne. Coś tam myślę, że wam pokażę, jak zapalić nie chciał. Oj, oj. Teraz no tutaj Merlo, którym kieruje Mateuszek. Jak widać, błotko jest ciekawe. Niestety nie mam jeszcze odebranej opaski, więc nie mogę sobie na głowę założyć, więc ten vlog będzie jeszcze taki nijaki troszeczkę. No ale stwierdziłem, że chcę przetestować tą kamerę i coś dla was nagrać. Ale ładnie to wygląda. Patrz, to, tak się robi, nie? Nie pal gnoju, bo nie urośniesz. Dawaj, dawaj, jałowki stoją chłodne. Co, ja w strzepę mam jechać? O co ja wiem? No. Ja pierdolę, jaka tam wiksa siedziała. No, błoto, wypowiedz się, Mateuszek. No kurwa, firma Mróz była. Ale spierdoliła i kurwa, przyszły do stopy i firma Mróz szybciej spierdoliła. To była taka firma, ogólcik. Był i szybko uciekł. Nie, spierdolił i uciekł. Ale ty ci powiem, że tam jak jechałem, to bez napędu bym nie podjechał pod tą górę. Nie. Ja dwuja i tak się ślizgam, mówię, przecież ja tu napęd mam, to nie 60, nie? Ja nie wiem, czy byłeś tam do niego uciekł. Ja ostatnio jadę tu wczoraj, kurwa, a Karol do mnie, ja napęd proszę, ja mam, kurwa, pół, a ja do niego na ciebie, co ty, kurwa, nie widzisz? A ten jak ja z przodu, kurwa, kapci nie mam. Ale nie, czuć różnicę, bez napędu, z napędem. Teraz no. Będzie wiksa. Ja to idę nagram, będzie śmiesznie. Nie wiem, czy ja przypłynę przez te bajora. A to co, ładowarkę bierzesz, czy no, zostawisz? Ładowarkę można by było przy kukurydzie zostawić. Tu jedź ładowarkę. Dobra. Ja jadę tym zestawikiem. Czego pikasz? O Jezu. Pod kukurydzo, tak? No gdzieś tam, ja ci powiem. Dobra. Firma Mróz. Był i nie ma. O. Zobaczymy, jak Mateuszek sobie będzie radził. No ja tym dawno nie jeździłem akurat. W sumie żadnym sprzętem tutaj dawno nie jeździłem. Już po kilka miesięcy. Kiedyś często jak w wakacje nie miało się co robić, no to tutaj Mateusz pracuje u gospodarza. Ja często przyjeżdżam tam, wiecie, pomóc coś przy tych paszowozach czy coś, jak nie ma co robić. Zawsze to trochę raźniej. Firma Mróz. O. Patrzcie, jak to idzie. Zaraz pewnie sobie daruję to nagrywanie, bo no ja też tu muszę przepłynąć. Oś, będzie wiksa. No ale tak to jest, wiadomo. Na podwórku jest utwardzone, ale tutaj co bele stoją i ten. Jest to za duży areał, żeby utwardzać. Kajta, bo mnie zaraz te bele zniesie, to będzie ciekawie. Postaram się jakoś tak. Ładowarka to idzie. W sumie New Holland w miarę też. Ale tu jest masu. Wiecie co, ja to się staram tu wyjechać. O kurwa. Przez chwilę widziałem śmierć w oczach. To będzie najciekawiej, aż się zatrzymam. Niech on zjedzie. No widzicie co tu się dzieje. Nie wiem czy na kamerze jest to tak widać, ale no ja widzę jak go ściąga tam. Jest nieciekawie no. Też mamy takie gleby, że o, robi się takie błoto i to potem zanim zaschnie to lipa. A jak już zaschnie to jest tak. Takie bruzdy tak się dzieje, że wiecie, jest ciężko. Naprawdę, trzeba to porównać na wiosnę, bo potem można wypaść z tego ciągnika. Mateuszek będzie coś chyba gadał.
A ja mam pierwszy bieg wrzucony, może i lepiej na to błoto, nie będę drugiego wrzucał. Nie wiem, czy to się bieg nazywa, jak to tam fachowo jest. Po prostu, że jedzie wolniej to ładowarka. A jest też drugi, że no, chyba do 40 na godzinę się rozpędza. Z tego co wiem. Przy kukurydzy. Nie wiem, tu mam mu ustać, czy gdzieś dalej. No dobra, jedziemy dalej. Nic na razie nie gadą. Tu? Albo dawaj nią na podwórku, to od razu namieszamy. Dobra. Czekajcie, bo odpowiem mu. Tu je ducha. Trochę ciężko. No dobra, dobra. Ja wpadłem tutaj w ten ślad, nie wiem czy widać. To wam powiem, że mnie tak zniosło, że się trochę przestraszyłem. Lipa trochę jest to, że nie mam tego jeszcze... Oj, oj. Czekajcie, zaraz będę... Sięgnik odpali tam masę światła. O, właśnie, sprzęgło trzeba. Teraz to naleci. Teraz nawet chyba do 40 na godzinę się rozpędza. Nie zapierdalaj, żeby tam lewiec nie ochlapę ci całej. Dobra. Jedziemy pomału. Chociaż ono i tak za czysta to nie jest. Ale jak Mateuszek mówi, tak robimy. No ja tu jestem czasami, wiecie. Jak on ma dużo roboty, ja nie mam co robić akurat, to przyjeżdżam mu pomóc. O, o, wita jak to jeździ. Chociaż się nie dziwię na te dziury, to... Ograniczenie do 30. Jeździmy przepisowo, szczególnie na nagraniu. Operowo, znaczy oporowo. Jo. Co? Belgi się pokrył. Belgi się pokrył. Tak wygląda, jak się po kostce jeździ, nie? Jak widzicie, zwozi się to właśnie wszystko tutaj. Uciekam, bo to zaraz spadnie. No i dokończę swoją myśl. Jak widzicie, zwozi się to wszystko tutaj. Kukurydzę i trawę. Przywozi się jeszcze do tego tam dodatkowe dodatki. Dodatkowe dodatki, masło maślane. No i wszystko ląduje właśnie tu. A tam stoi paszowóz i zaraz będziemy mieszać. Spytamy się może co i jak, na ile krów to jest mieszane. O, jak widzicie. Myślę, że taka przyczepa trawy to na chwilę wystarczy. O. Spadło, dawaj. Trochę piszcie. Wy zaraz spadnie, czy co? No. No, jak widzicie, wszystko wylądowało tutaj, a konkretnie tam. Jeszcze pewnie kukurydzę będziemy przywozić, ale coś Mateusz mówił, że będziemy zaraz mieszać, w sensie on będzie mieszał, ja tu w sumie dzisiaj tylko nagrywam i tyle co podjechać. No i łatwiej jest przewieźć tą kukurydzę i trawę tu, niż paszowozem się męczyć po tych kolejnach tam, a tu elegancko na kostce. Paszowóz, zaraz w sumie się spytamy Mateuszka, czemu paszowóz jest tu mieszany, nie tam, ale myślę, że po prostu jest on niższy, no i łatwiej było coś nie tak zrobić tam z nim. Nie wiem, czy by się wywalił, czy zawiesił po prostu na tych kolejnach. A tak to sobie autosanko przywiozłem tu i jest elegancko. No, no co, zaraz się widzimy z powrotem. Włączamy kolejną bestię. To tak było. Trochę zapomniałem, czekajcie, bieg nie wrzucony. W sumie bieg nie jest ważny, ważne, żeby rewers był wywalony. O, zaraz będzie wikać. No i tu Mateuszek będzie mieszał. I czekajcie, ile to było? Chyba 1800 miało być. To damy mu troszeczkę w palnik. Trochę przy dużo.
coś koło tego ma być. Do mieszania. Jak widzicie, Mateuszek sobie sypie. No i w tym gospodarstwie głównie przeważają u nich Holandy. Po prostu właściciel jest chyba wierny jednej marce. Może jak Mateuszek się zgodzi, to pokażemy wam pozostałe trzy. Chociaż jedną już widzieliście, bo jest właśnie ta Tella. Na tą też mówimy, co prawda Telka, ale to chyba nie jest Tella. Tylko tak się przyjęło, co nie? Po prostu jest nowa i stara Telka, mimo tego, że to nie jest numerycznie Telka. Przynajmniej, tak jak mówię, tak mi się zdaje. No ale, wiecie, łatwiej jest rozróżnić tam, tak jak nam. No i są jeszcze dwie te siódemki, tak zwana stara i nowa. Ale to może później wam pokażemy. Widocznie się sprawdzają, nie? Skoro jest cztery ciągniki tej samej marki, to myślę, że zaufanie do marki w miarę jest. No i co? Pewnie widzimy się za chwilę, jak będziemy coś robić ciekawego. Ja wam jeszcze może pokażę, jak wygląda samo mieszanie. Uwaga! Operator, wszystko jest! Pójdę od tamtej strony, to wam pokażę. Tak to wygląda. Mniej więcej. No trochę tutaj pojemności w tym paszowozie jest. Nie wiem, ile dokładnie on ma metrów, ale zaraz się spytam Mateusza. Się wstawi. No, tak się pracuje, nie? Oporowo, kurwa, całą domową. Ogólnie wyjechałem tam, a nie, pod tą górkę, nie? A sobie fotel przystawiałem. Bo zobaczcie. Nie, w telce. W telce, no. I jadę pod górkę, nie, i mi tu fotel zaczął uciekać. Ja mówię, ty, zatrzymam się, to nie podjadę już, dobra, nie będę ten. O, taki niestety mankament New Holandu, że trzeba dobrze pierś dzielnąć, żeby no, się zamknęło. Nie wiem, czemu. No. Wracając, ile tu krów jest? Dla ilu mieszałeś? Teraz, aktualnie, mieszamy dla jołówek, ich jest około 40. No, a, to dla jołówek. No, krów dojnych mamy 109. Nie, to 100. Kurwa, nie wiem, przynajmniej 100 coś dojnych. To coś, a jałówek 40. Tak. Maszyny po 300 tysięcy w moich garażach, a tu miotu się zmiana. No, nie Mateuszek? Ale no, jak widać, Mateuszek jest człowiekiem wielu talentów. Ciągnikiem pojeździ, pozamiata. A tu New Holland czeka. Dobra. Trzeba chyba mu pomóc, nie? Nie będę tak stał i się patrzył. Zaraz do was wracamy. O Jezus, się zmęczyłem. Mumy muczą. Trochę lipa, że tej właśnie opaski nie ma. Mogli inaczej by było. No, wcale inaczej. Do środka. Normalnie czysto. Jakby jadły na tych, na talerzach. Jutro wybieranie. O. Jakby dzisiaj powiedział, to się może zostawię. Zresztą nagrywam. No i tu trochę będzie, tu gruj, tam gruj. Nie, to do szkoły. Ten, co ja się napadam. Pokażesz mi tu, ile ja mogę tu cofnąć? No. I skoczysz po umieszowancie, zmienić widły na łychę? Umiem. No dobra. To widły gdzieś odstawisz tam. Przed oboro, tak? No. Przed, dobrze gadasz, przed oboro tam. Tam, gdzie zawsze stoją. I zapniesz łychę. I tu przyjedziesz, to przegarniesz tu, co nie? No dobra. Pokażemy mu, jak cofnąć. Trochę do tyłu ma lipę, no bo nie wie, jak ten. Pełno? Na 600. A tu ile ich jest? 40, te? 35. No. Z tego co wiem, to chyba tutaj podwiaty się codziennie nie miesza. Chociaż kiedyś tak było. No teraz dawno mnie tu nie było, to już trochę się może pozmieniało. Wezmę tą łopatę, bo zarabię do dwie. Z jego zdolnościami. Nie no, Mateuszek dobry chłopak. Tylko taki trochę czasem mało kumaty.
Zaraz zobaczymy, czy kamera go nie zestresuje, czy cofnie. Normalnie robimy mu test na prawo jazdy dzisiaj. Zdałaby, czy by nie zdała? Dawaj, dawaj. Dawaj jeszcze. Pół metra. Chuj, dobra, dobra. Czy lepiej jak więcej nie cofa, bo zaraz mu się noga poślizgnie na szczęgle i będzie po tym. Dobra. Niech on rozwala, a ja idę po najlepsze maszyny na tym gospodarstwie, czyli po Avanta. Zaraz wam pokażę, co to jest. Tak. I tu. Tak. I zaraz będzie opięto, ile te haki się nie zblokują. No, także to jest Avant. Taka mała, fajna, zwinna żabka, tak powiem. I czemu jedziemy do tyłu? No bo ten sprzęt ma taką swoją specyfikację, że szybciej jedzie do tyłu niż do przodu. Dobra, ja mam tu niby to podgarnąć. Położę gdzieś tą kamerę, tak żebyście mnie w miarę widzieli. Panie, a ta łycha to by nie mogła sama nabrać? Mogłoby! Mogłoby, panie, ale to będą gnioty, kurwa! No, ale ogólnie Avant, fajna maszyna. Nagraj jej prosto rampę! Nie widać. Ale ten... Avant, fajna maszyna, nie? Zamiast łopaty. Chłopie, to jest... Nie no, Avancik bardzo fajna rzecz, nie? Czy do podgarniania, czy nawet obornik tym wyrzucają. I no powiem wam szczerze, że pewnie ma to większy udźwig jak 60, nie? Na tym podstawowym turze, więcej weźmie. Udźwig to może nie, ale... Samo to, jak to jest kompaktowe, małe i w ogóle. Do każdej obory tym wjedziesz, praktycznie. Dobra. Mateuszek wsiadł do Meulo. Lecim teraz po Belę. Tym razem ja jadę telką. Jeszcze się trzeba napić Monstera. Tu tak. I działa, działa. Ręczny by się przydało ściągnąć. No i co, lecimy na pryzmy. Tam gdzie już raz, czyli dzisiaj wam pokazałem, że byliśmy, chociaż nie wiem jak ja to zmontuję. Czekajcie, światło może włączymy. Co by milicja się nie miała do czego przyczepić. Tak. Jedź pierwszy. Jedź pierwszy. Dobra. Wuja. Trochę jeszcze nie mam tutaj sprzęgła wyczutego. O, widzicie, trochę szarpie. Ale jakoś damy radę. Kurwa, znowu samochód jedzie. Drugi raz jadę tym ciągnikiem tutaj, dzisiaj. Drugi raz muszę samochód puszczać, bo jak widzicie, te drogi są bardzo szerokie. Takie w sam raz.
No chociaż nie, ja będę pierwszy przed nim. Dobra. Zaraz się widzimy, jak zjedziemy tam na pryzmy. Bo trochę na, po drodze jechać z GoPro'em na tym w ręku, to przypał. Dobra. Lecimy. Już zakręty wszystkie mam za sobą, więc teraz mogę z tym GoPro'em jechać, wiecie, trochę mniejszy przypał. No i tu skręcamy, w sumie to daleko nie jest, co nie? To dosłownie wyjechać chwilę i jesteśmy na miejscu. I teraz wjadę tak jak on wjechał, nie tak jak wcześniej. Bo wcześniej to troszkę źle zjechałem. Kierunek sobie damy elegancko. Tutaj myślę, że z trójeczki będzie bezpieczniej. Łaz. I idzie. Oczywiście z tyłu autosanka. Prawo tu, tym. Prawo, 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 prawo. No pomiędzy tymi pryzmami jest taka, dalej prawo, prawo, tam dalej, co nie? Jak tu skręcić? Prawo i pomiędzy tymi pryzmami jest taka wnęka. No, no. Tu pan prosto, prosto i tu wyjedziesz. Ale tak jak paszowozem wyjechać, tak? Jak, dawaj prawo, cię będę kierował. Dobra. Wrócimy sobie dwójkę. Wyłączyłem. Tu już jest troszkę błotka. Jak widzicie. Dobrze gada. Na napędzie tu już pójdzie. Tak mniej więcej się staram, żeby tych kolei nie rozjeżdżać. Po co mają być jeszcze większe, no ale o. Teraz mi się nie udało, akurat bo mnie zniosło. No już jest, nie wiem, koło godziny 17 chyba, nawet trochę po. Jeszcze jest w miarę widno, więc już fajnie, można sobie coś ponagrywać, porobić. Prosto dalej. O, zarzuciło. Kurwa. To prosto, prosto, prosto. W lewo, w lewo, w lewo. Tu masz wyjechać, dobrze, dobrze, dawaj. No, no dobra. Elegancko. Oj tam, kurwa. Stoję. Dobra. Myślę, że takowe ci git. Jeszcze? Oj, dawaj. Lux. No i co? Zaciągamy ręczny. Bieg wyrzucamy. No i przede wszystkim rewers. To jest coś pięknego, nie? Jakby wiadomo, u mnie w 60 tego nie ma, ale za rewers mógłbym się dać pociąć. To jest tak wygodna rzecz. Tak samo bardzo mi się w tym ciągniku podoba. Wiadomo, no, dla mnie to jest przeskok, no bo jak ja na 60 robię, to mi tu się wszystko podoba. Ale ten rewers jest bardzo fajny. Co jeszcze? Ogólnie ten ciągnik już teraz nie jest taki jak kiedyś jak nim tam zdarzyło mi się grabić. To wam powiem, że fajnie, bo taki zrywny był. Teraz mimo wszystko, że on chyba silnik miał robiony, ale to jest sprzęg w ogóle już trochę tak wyżej chodzi, że tak powiem. Nie jest już takie, wiecie, nie jest taki sztywny ten ciągnik, ale mimo wszystko jeszcze bardzo fajnie się nim jeździ, o pardon. No i co? Mateuszek nasypie kukurydzy. Pewnie on będzie wracał. Chyba ładowarka zostaje. Ma zmienić na lawetę. Więc jeszcze będziemy po bele jechać. Zobaczymy, czy coś się uda wymodzić z tego vloga, czy nie. No troszkę mi brakuje tej opaski, no bo widzieliście, muszę teraz robić cięcia, jak chcę gdzieś tam wyjechać na drogę, co nie. No wszystko jest trochę niebezpieczne jedną ręką kierować i tak dalej. No ale jakoś tam coś się może zmontuje, nie? O, Monsterek, chcesz zostać sponsorem tego programu? Powiedz tam, ile mogę pchnąć. No już przesypujesz praktycznie. O, i to też jest podstawa w ciągniku, tak jak właśnie, jak tutaj, jak jest akcja na kilka maszyn często. No, kurde.
czyli CB Radio. Jest tak pomocna rzecz. No co, ciągniczek fajny. Mi się przynajmniej im dobrze robi. No ta nowsza już jest trochę sztywniejsza według mnie, no ale też ma mniej przerobione. Ale ta też jest całkiem fajnym ciągnikiem. A, jeszcze wam chciałem jedną rzecz pokazać. Tu jak widzicie są dwie, trzy pryzmy z tej strony, nie wiem czy to na kamerze dobrze widać. Tu są jeszcze jedna, tam byliśmy właśnie wcześniej, było tu trawę. O, i tam jeszcze na górce jest jedna. No a tam kolejny gospodarz ma. Więc no to jest głównie, tutaj gospodarstwa są z krowami, więc tych pryzm jest naprawdę dużo wszędzie. No ale te są to, tamto i ta jedna. O, tamta, o, tam jest i ta. Są jednego gospodarza, właśnie u tego, u którego pracuje mój kolega. Także tak zacytuję klasyka. Nawalony jest, nawalone. No już chyba kończy ładować, więc pewnie się zamieniamy. Chyba że ładowarka tu zostanie w sumie, bo nie wiem, to może pojedziemy we dwóch jednym ciągnikiem, a ładowarka tu zostanie, no bo jeszcze po belę mamy przyjechać z tego co wiem, więc pewnie nie będzie ciągu z powrotem. No i co? A nie, jeszcze będzie ładował pasta zawzięty. Felgi się gno, zaraz będzie. No jestem ciekawy jak on stąd teraz wyjedzie, ale myślę, że pójdzie bez problemu. Delikatne kolejne są, nie wiem czy to, no widać w miarę, ale myślę, że TLK da radę. W sumie nie wiem nawet ile ten ciągnik ma koni, zaraz się go spytam, a jak nie to będziecie mieli w montażu to dodane. Ale co to dla niego taka przyczepka, nie? Tylko ma wąskie kapcie i nie wiem czy to nie jest największym problemem, że będzie się wbijać, ale myślę, że i tak je przeciągnie. Dobra, widzimy się za chwilę. Żeś nawalił? Przyspałem trochę. No, co się dzieje? Ale to przyczepa, nawalone jest! Gadałem, to już wszystko się nagrało. Wszystko się nagrało. Jestem ciekawy jak teraz pójdzie. Nie chce mi się, bo mi wylas. Z zewnątrz to nagrał. No tak się ślizga, ale... Tak gadałem, że w niej jest lipa to, że są te wąskie, nie? Opony. Ale opryskiwacz. Co? Opryskiwacz przecież. Co opryskiwacz? No ona pod opryskiwaczem chodzi. Nawigacji. Czy no bez nawigacji, no ale też. Ale mi chodzi o przyczepę. A no! To ona to kurwa zajebana. Chciałem, żeby... Tirowe zamontować, w sumie tyle co wy używacie, to tirowe są nie są potrzebne, nie? Tak. Tak jest Jastecha, żeby do niej zamontował. O Jezu. A może potem się przejdziemy pokażą Jastecha? No, Jastech 650 kg opony. No, Jastecha jakbyś taką tutaj naładował, to tylko byś nie ruszył. O nie. Nie wiem czy bym dużo mi wytargalista. No, w tym młodzie. W ogóle tak paszowóz ile ma w sobie tego pojemności? Dokładnie to nie wiem, ale teraz jak myśleliśmy to 6 ton. 6 ton w środku było, tak? No, jak znaczy na ekranie szanglet w sumie wcześniej 5-8 chyba dokładnie. No, to walnie. A kiedyś się mieszało tam 6 całość nawet. A tej kukurydzy ile tu jest mniej więcej? Tak. Kurwa. 4? No i pas, co jednak te 2 tony, to pasowy zbylas, nie? Na jedną oś. No jest. No tak, bo wy nie mieszacie teraz, nie? No. Ale ładnie wygląda. Pa. O, jeszcze można tak. Koguty. O, parowo. Rapaloty. Tak. Czy jeszcze jedno kukurydzy? Nie, starczy. No dobra, widzimy się przy wysypywaniu. Dobra, że tak się wyrażę, zajeżdżamy na miejsce zrzutu. Ale na kamerze tu już ciemno jest, nie? No. Już jeszcze tak w realu to jeszcze coś tam widać. Ty, opony z tyłu chyba mało powietrza w przyczepie. Nie, jest nawalone po prostu. Dobra, idę cię nagram. Zobaczymy jak będziesz cofał. O jest.
Zobaczymy, czy Mateuszkowi się uda jakoś w miarę cofnąć ładnie. Nie, on już prawiony jest. Tyle, co on tego nam przywoził, to... Ale na początku wam powiem, że jak zaczął tu robić, to... Tyle, co śmiechu było, co nie miara, nie? Cofnie? A, już się pomylił. Prawo jazdy, egzamin nie pozytywny, negatywny. No, wiecie, to nie jest też tutaj jakoś idealnie, aby wysypać i tyle. A, to zabraliśmy też, bo był paszowóz mieszany. Nie wiem, czy z tego urywki będą, czy nie. Jeszcze nie wiem, jak tego vloga zmontuję do końca. Czy w ogóle ten vlog wyjdzie. Ale może. Chyba starczy. Ci powiem, że egzaminu na prawo jazdy byś nie zdał. Mały stresik przed kamerami. Wieżeja zostaje otwarta. Zaraz zobaczycie, jak będzie piszczeć. Już chyba było w sumie to nagrane, ale też raz usłyszycie. O. No ale normalnie działa, piszczeć. To kto zapinął? Dobra, niech wysypuje. Teraz nie będziecie mnie słyszeć pewnie, bo będzie dość głośno. Dobra, ja aż trochę się boję tu stać, ale chyba nie walnie. No do tyłu jest ciekawie cofać. Aż mi się ręka trzęsie. Trochę zimno jeszcze jest. No, pójdzie? Pójdzie. Elegancko. Dobra, i pewnie się widzimy, jak zmienimy przyczepę i będziemy jechać po Belę, więc klasycznie, cięcie. Przyczepa została zmieniona. Lecimy teraz po Belę. Dawaj, zakręt bokiem. Żartowałem. Ja nie. No, jak cała przyczepa Bel będzie? A wiem, więc trzeba zostawić 5% baterii, żeby to nagrać. Bo może być fajna akcja. Może być wyciągany. Może być akcja. Może być aporowo. No co no? Będziemy pchać od tyłu, wiem. Melno. Czuję to, że Metal Funk by tego nie wytrzymał. Oj kurwa. Metal Technik. Metal Technik, tak? O, tam nie widać na kamerze. Tam mieszają inni. Oporowcy. Pozdrawiamy, Gry Karwowski. Największe gospodarstwo na Podlasiu. Nie, czekaj, co oni wygrali? Agroligę wygrali. Agroligę wygrali chłopaki. Może też coś się nagra? O, teraz to co widać. Zajmę mi się, o, światło. To w tej, czy w tamtej są chińskie LEDy? W tej, patrz. Nie, ale to nie o to mi chodzi, że któryś jak się transmitter włączy, a są halogeny włączone, to nic nie słychać. Szum. Mój transmitter włączysz. A, to ty masz chiński transmitter, no. Po ty, a ja mam w Audi chiński transmitter i działa. Audi nie działa, transmitter działa. Dobra, czekaj, ja idę po ładowarkę. No. Zaraz ci będę kierował. Dobra, lecimy. Mam 9%, więc jeżeli zakończę tego vloga jakoś tak bez gadania, tylko się urwie, to znaczy, że się GoPro zna. Co? Nagrywam, ale mam 9%, więc opór. Napęd włączymy, włączony, dobra. Chyba jechać. Uj, najwyżej się zawróci. No tu będzie ciekawie. Ale damy radę. O. Jak widzicie, ślizga się potężnie. Czekajcie, drzwi zamknę. Tak jak mówił Mateusz, no trochę ta uszczelka jest nie halo w nich. Nie no, jechać, bo Bele są tam, no to musimy. O, tu już to takie ślady wyjeżdżone, że ciężko się nie trzymać w śladzie. Dobra. Jadę mu tam gdzieś.
Dobra, widzimy się, jak będzie się działo coś ciekawego. No, te 8% trzeba zostawić w razie jakiejś, by była wtopa czy coś. Jak widzicie, już my tutaj prawie całą przyczepę mamy załadowaną. Znaczy no, w sumie spód, jeszcze chwilka, tam jeszcze Mateusz dwie belki wiezie. Tutaj na dół wejdzie jedna, jak widzicie. Nie wiem, ile będzie na górę kładł. Czy będzie maksa kładł, czy tylko na środku. O, elegancko. Sobie je teraz przestawi, pewnie weźmie jedną. No, tak jak mówiłem. I tutaj naprzód musi walić. No jak widzicie, teraz już jest oporowa noc. Teraz już jest, powiem wam, godzina 17:50 prawie, a już jest ciemno. Czy wcześniej źle mówiłem, czy już jest po 17, jeszcze nie było 17. No, wejdzie. Chyba nie wlezie. A chociaż się wślizgnie trochę siatka. Ale to wiecie, to i tak idzie, czy tam do tego paszowozu, czy do... Nie, to chyba do paszowozu nie dodają. Tylko idzie do ścielenia od razu. A więc to tam może nie będzie przewożona, nie? I to tak nie szkodzi temu. No, my lecimy. Ja się z wami żegnam tak na prędkości. Do tego, że pada mi bateria. Jeżeli vlog się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego odcinka, znaczy następnego vloga. Cześć, łapa. Siema.